Dzień dobry, jesteśmy na planie Akademii Pana Klekwa, główni aktorzy. Dzień dobry. Tomku, bądź tak uprzejmy, weź tą kostkę, weź ją za plecy i zacznij ją mieszać za plecami. To jest bardzo ważne, dlatego że ja teraz przedstawię prezent, mam do Ciebie prezent. W ogóle on nie jest istotny w tym odcinku. W ogóle to nie jest istotne, bo wysłyszałem, że lubisz minerały i takie rzeczy, więc przygotowałem ten prezent, ale Tosia, chciałbym, żebyś go nie otwierała. Dobra. Bo to są magiczne minerały i one, moja droga, ratują nas w potrzebie. Wierzę. Teraz jest wszystko okej, więc nie musisz go tutaj. Możesz to włożyć do kieszeni. O, masz idealną kieszeń. Zacznijmy od tego, że Tomek miesza kostkę. Cały czas staram się nawet głośno, żeby było, żeby wiadomo było. Tomku, w dowolnym momencie się zatrzymaj, ale zanim się zatrzymasz, ja wyciągnę takie pudełeczko małe i taką mini kostkę. I w dowolnym momencie, gdzie chcesz się zatrzymaj, przestań obiec. Jestem. Okej, wyciągnij kostkę przed siebie. Kostka Rubika, nie wiem, czy wiecie, że w tym oryginalnym filmie była scena, gdzie pan Kleks był na kostce Rubika. Pewnie jakbyśmy wzięli miniaturkę tego, za czym stoimy, pewnie jakbyśmy wzięli dużą kostkę, to byśmy mógł na niej stanąć. Tosia, wyciągnij dłoń na płasko, żebym mógł położyć kostkę. Zobacz, że mam małą kostkę od samego początku. Mogłeś zatrzymać się w dowolnym momencie. Bardzo powoli wyciągnę ją na dłoń. I teraz zobaczcie, że jedna ścianka z przodu jest tak samo ułożona. Zobacz, że druga ścianka też jest tak samo ułożona. I trzecia. I z tyłu też jest idealnie tak samo ułożona. I oczywiście z góry są idealnie tak samo ułożone. Ja pierdzielę. A kręciłem, naprawdę kręciłem, tak? Kręciłem... Ciekawe, co? Nawet tak mała kostka się nawet rusza. Ale w Akademii Pana Kleksa wszystko jest możliwe. Więc patrzcie uważnie na kostkę. Okej? Okay. Proszę uprzejmie. Kolory. Piegi. Możesz zjeść, to jest słodkie. Ten, bardzo dobry. Tej nie będę zamieniał, to jest za dużo cukru, dobra, słuchajcie. A teraz już wchodzimy w poważne klimaty, słuchajcie. Słyszałem, że podczas Nowej Akademii były lekcje i były bardzo fajne tematy poruszane, bo były poruszane takie ważne rzeczy. Pewnie bym się cieszył, jakby w szkole były poruszane. Jednym z nich była empatia. Bardzo nam na tym zależy, żeby właśnie takie pojęcia się pojawiały równie często jak sinus i cosinus, bo to jest bardzo ważne, a nawet istotniejsze. W związku z tym walczymy o to i empatia jest tutaj jakby takim naszym parasolem, pod którym tworzymy. Dlatego ja pomyślałem, że sprawdzę, jak dobra jest wasza empatia. No, ja jestem aktorem, wiesz, że gram. Taki test, którego chyba nigdy nie robiliście. Stańmy tutaj w rządku ładnie. To będzie bardzo dziwne, ale Tomku, poproszę Cię, żebyś zamknął oczy. Twoja partnerka z planu Tosia będzie cały czas Cię ubezpieczała. I chciałbym, żebyś był świadom od tej pory wszystkich zmysłów, wszystkich doznań, jakie masz, ok? Czysty eksperyment, ale Tomku, powiedz, czy poczułeś, że ktoś Cię dotknął? Tak, tak. Okej, dobra. Jeszcze raz zadam Ci pytanie. Ile razy poczułeś, że ktoś Cię dotknął? 3 razy. Okej, i ostatni raz. Jakbyś mógł tylko pokazać na ciele, gdzie ktoś Cię dotknął. Okej. Może otworzyć oczy? To dla Ciebie może dziwne, ale... Jestem cały czas tutaj i dotykałem Tosię, prawda? I ja wiem, że to jest ciężko w to uwierzyć, bo my rzeczywiście życie wkręcamy. Więc Tosia, zgodzisz się, że zrobimy to drugi raz, w drugą stronę? Tak. Okej. Okay. Ale widzę po twoich oczach, że... Aha, czyli nie jesteś z nim w zmowie teraz. Nie. Tosia, zróbmy tak. Ale miałem wrażenie, że ktoś... Zróbmy tak, zamknij oczy i bądź świadoma wszystkich zmysłów, ale ty nie zamykaj. Tosia, powiedz, czy poczułaś coś. Tylko powiedz, czy tak, czy nie, czy coś poczułaś. Tak. A czy mogłabyś opisać, co poczułaś? Jakby gilgotanie. Gilgotanie? A powiedz mi, a gdzie na ciele poczułaś to gilgotanie? Pokaż palcem. Na początku tu. Fuck. Musisz otworzyć oczy? Ale to jest dziwne. Czy to było coś takiego, jakbym kartą smyrnął cię po nosie, coś takiego? No to Tomka, mnie właśnie Y smyrnął kartą. Tak jakby było to w dwie strony, więc jakby jesteście doskonale empatyczni, bo fizycznie czujecie to, co czuje druga osoba. Musieliście na tym planie mega ćwiczyć. Ale słuchajcie, jak mamy takie połączenie, to może jesteśmy w stanie zrobić coś jeszcze lepszego. No idźmy dalej, no. Nie szczędziłeś tutaj zawsze. Wszystkie strony, piękny obraz, prawda? Na pana Kleksa. Zrobimy tak. Potrzebuję kartę.
Tosia, będę chciał, żebyś ty wybrała sobie jedno losowe słowo z tej książki, ale zrobimy to w bardzo specyficzny sposób, bo to będzie losowanie. W międzyczasie, kiedy my będziemy to robić, Tomku, chciałbym, żebyś ty pomyślał sobie o jakimś dowolnym słowie i staraj się nie patrzeć, żeby to nie, wiesz, żeby nie sugerować się tutaj. Pomyśl sobie o dowolnym słowie. Ja będę leciał w ten sposób i ty po prostu powiesz stop, gdzie chcesz, tam się zatrzymamy jak zakładkę, po prostu użyjemy tej karty. Stop. Tutaj? Okej. Tutaj jest, tutaj było, tak? Tak. Doskonale. Zaznaczę to miejsce i poproszę cię, żebyś sobie bardzo powolutko, tak żebym ja też nie widział, żebyś spojrzała sobie w rogu na słowo, z którego jest jakieś słowo w rogu, bo tam czasami jest słowo, a zapamiętaj dla pewności też numer strony. Masz? Tak, na pewno? To już będzie, wiesz, bardzo ważne, zabieram kartę, trzymaj książkę. Bardzo ważna rzecz jest taka, ty wylosowałaś, Tomek, myśli o jednym słowie. I to jest dowolne słowo, to dowolne, tak? Właśnie. I teraz zobaczcie, wyślij w prawą rękę książkę, złapcie mnie za dłonie i zrobimy tak, ja będę odliczał 3, 4, to dopiero na ry. Chciałbym, żebyście głośno i wyraźnie każdy z was powiedział swoje słowo, okej? Okay? Zobaczymy, że to się uda, uwaga. 3, 4, drzwi. No i jedźmy dalej. Jesteście gotowi na wielki finał? Tak. Ja powiem szczerze, to nawet myślałem, że to już jest finał. Zrobimy coś wyższy level. Jak się uda, jak się nie uda, to trudno. Akademia Pana Kleksa. Miałbym jednym słowem w ogóle, co ma wywoływać, o czym jest, czy to książka, czy stara wersja, czy wasza, już widząc troszeczkę na tym planie. Wyobraźnia to jest pierwsze słowo, które mi przychodzi. Tak, oczywiście. Oczywiście. Bo wyobraźnia to jest w ogóle niesamowite i to wyobraźnia reżysera Maćka i wasza wyobraźnia tworząc postaci i też bardzo ważne jest wyobraźnia nawet w samej fabule, tak? No bo tam się dzieją rzeczy, które są niemożliwe w naszym normalnym świecie i właśnie zależą od wyobraźni. To w życiu też, bo nawet jak ktoś robi coś głupiego, to mówi, ty chyba nie masz wyobraźni. Tosia, zobaczymy, jak Akademia cię nauczyła używania wyobraźni. Okej? Okay? No. Weź tak książkę. Za chwilę pomyślisz sobie jedną numer strony, okej? Okay? Albo w zasadzie nie, bo już wybrałeś sobie w te, zapamiętałeś te sobie strony, nie? To widziałaś, okej. Okay. To chciałbym, żebyś teraz wyobraziła sobie, nie rób tego, ale wyobraź sobie, że otwierasz tą książkę, że znajdujesz tą stronę i wyobraź sobie, że tą stronę robisz coś, czego nigdy nie powinno się robić, że wyrywasz tą stronę z książki. Wyrywasz tą stronę z książki, zwijasz ją w taki rulon niedbale, podrzucasz i ona znika w powietrzu. A następnie wyobrażasz sobie, że ona pojawia się gdziekolwiek. Gdziekolwiek tutaj. Powiedz mi, gdzie chciałabyś, żeby się pojawiła ta strona? Może być wszystko. To może być moja kieszeń Tomka, kieszeń twoja, kieszeń obojętnie. Pod butem, obojętnie. Gdzie chcesz? Pod butem Tomka. Pod butem Tomka. Tomku, nie podnoś but. Jeżeli wszystko się udało... Nie. To twoja wyobraźnia dokonała czegoś niemożliwego. Pamiętasz numer strony, jaką sobie wybrałaś? Tak? Jak wybierałaś sobie, to wybrałaś sobie fizycznie, widziałaś stronę, prawda? Bądź tak dobra i powiedz nam, jaki był numer tej strony. 129. Zacznij przeglądać książkę, którą na samym początku wam pokazałem i znajdź stronę 129. Tomku, nie ruszaj się. Też 127 i następna powinna być 129. I zobacz, że jest wyrwana kartka. Tu, gdzie powinno być, zobacz, mam 128, 131 i tu powinno być 129 i 130 i została wyrwana. I powiedziałaś, że chciałabyś, żeby była pod butem Tomka. Nie ruszam się. Tomku? Tak, już? Pod którym celowałaś? Pod prawym. Tomku, podnieś prawy but do góry. Nie ma? Poczekaj, pokaż na podeszwie. Nie? A lewy? Kurczę, to jedno nie wyszło. A to najwyżej przytniemy na tym, co mówili, że tamto też był dobry finał, nie? Nie, ty coś się tutaj szykujesz. Nie, serio, sorry, słuchajcie, nie, jakby nie, ale no, zniknęła, nie pojawiła się tak bez prestiżu, trochę tak słucham. Chyba, że ja ci to przytrzymam, Tomek, zrób tak, żeby utrzymać, o tak, żeby one było tutaj. Chyba, że użyjemy magicznych kryształków, które są otwierane tylko wtedy, gdy mamy potrzebę. No. To ja ci je daję na prezent, ale ostatni raz, kiedy mi nie wyszło, jakbyś mnie poratowała. No dobra. Bądź tak uprzejmy, ciągnij buteleczkę i otwórz. I zobacz, co jest w środku. Możesz pokazać, że to mocno zagnieżdżony jest kawałek papieru, prawda? Ci przytrzymam resztę. Otwórz go. Nie. 129 i co najważniejsze, czy pasuje?
Zobacz, czy to jest dokładnie ta, którą wyrwałaś. Niemożliwe. To ty zrobiłaś, nie wiem, co się stało, ale dobrze cię w tej akademii nauczyli. Idźcie do kin, na Akademię Pana Kleksa, o której już na pewno wszyscy słyszeli. Zapraszam, pan Tomek, twórca drugoplanowej roli i pani Antonina, główna rola. Wow, jestem pod wrażeniem. No i jak zwykle, pozostańcie magiczni.